Przypadł mi zaszczyt odczytania apelu poległych. Wzywamy Ciebie, Marszałku Józefie Piłsudski i żołnierzy Twych z szeregów drużyn podhalańskich, strzeleckich i skautowych z obu brygad Legionów Polskich Wielkiej Wojny, którzy na stos rzucili swe życie młode i przed 90 laty obronili wywalczoną niepodległość, ratując kraj i Europę przed zalewem bolszewickiego komunizmu. Stańcie do apelu. Wzywamy Was, oficerowie rozstrzelanej armii, którzy przed 70 laty zostaliście wierni tylko Polsce. Jeńcy, Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa, ofiary katyńskiej zbrodni nieosądzonej, którzy nie poszliście na ugodę z wrogiem i nie zdradziliście Rzeczpospolitej. Wstańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywamy Was, najdzielniejszy z dzielnych, bohaterowie polskiego państwa podziemnego, Leopoldzie Okulicki, Niedźwiadku, ostatni dowódca Armii Krajowej, rotmistrzu Witoldzie Pilecki, ochotniku do Auschwitzu, generale Emilu Fildorfieniu, dowódca harcerzy szaroszeregowych z Kedywu, Janku Rodowiczu Anodo z batalionu Zośka, cichociemny Macieju Kalankiewiczu Kotwico, twórca operacji Ostra Brama, Danuta Osiedzikówno, Inko, sanitariuszko majora Łupaszki i tylu innych. Wzywamy Was, żołnierze Armii Krajowej, batalionów chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, męczennicy XX wieku, przez swoich katowni zdradziecko uwięzieni, którzyście padli ofiarą haniebnych stalinowskich zbrodni sądowych, ginący z rąk komunistów z ostatnim okrzykiem: niech żyje Polska! Stańcie do apelu! Wzywamy Was, niezłomni dowódcy drugiej konspiracji podziemia antykomunistycznego, Łupaszko, Olechu, Ragnarze, Młocie, Orliku, Warszycu, Szary, Drągalu, Żelazny, Jastrzębiu, Wołyniaku, Zaporo, Uskoku, Wiktorze, Lalku, Bartku, Zapadko, Żubrycie. Wzywamy Waszych żołnierzy wyklętych z 1100 oddziałów antysowieckiego powstania, z Kresów i Wolów Tucholskich, Podlasia i Mazowsza, Łódzkiego i Gór Świętokrzyskich, Lubelszczyzny i Małopolski, Beskidów i Bieszczadów, walczący z czerwoną zarazą i bijący bolszewika w każdej jego postaci, trwający w niezłomnym oporze do końca, do ostatniej kuli i ostatniego granatu. Stańcie do apelu! Stańcie do apelu! Wspomnijmy 96 rodaków naszych, którzy będąc na służbie Rzeczpospolitej zginęli 10 kwietnia pod Smoleńskiem, a wśród nich tych, którym winniśmy wdzięczność za to, że wspierali swą pracą dobrą pamięć o żołnierzach wyklętych. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński i jego małżonka Maria zginęli za wolną Polskę. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Janusz Kurtyka, Aleksander Szczygło, Czesław Cywiński zginęli za wolną Polskę. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci!